Hej, hej, jestem Beata i jestem lektorką w Szkole Norweskiego Trolltunga. Na dzisiejszy odcinek przygotowałam dla Was 12 zwrotów z czasownikiem legge, który jest jednym z bardziej popularnych czasowników w języku norweskim. Czasownik legge jest jednym z dość często występujących w norweskim czasowników. Potrafi być też dość problematyczny ze względu m.in. na swoją nieregularną odmianę. Wygląda ona następująco. O legge, legger, lo, har lagt. Tej odmiany niestety trzeba nauczyć się na pamięć, bo z pomocą nie przyjdzie nam żadna zasada. Poza tym też ta problematyczność legge wynika z podobieństwa do innego czasownika, czyli ligge. No i tutaj legge oznacza po polsku kłaść, natomiast ligge oznacza leżeć. Może nie będziemy już przytaczać odmiany ligge, żeby bardziej nie namieszać. Zapamiętajmy najpierw samo legge. W dzisiejszym odcinku skupimy się na zwrotach, w których to legge może występować. I przygotowałam na ten odcinek 12 takich zwrotów, które moim zdaniem są dość przydatne i dość częste. Pierwszym z nich jest o legge sig, czyli kłaść się. E player o legge mai klokka 11, men igår natt la jag mig efter klokka 1. Mam w zwyczaju kłaść się o 23, ale wczoraj w nocy położyłam się po pierwszej. O legge ne, zakończyć, zamknąć. På grund av dålig ekonomisk situation måtte vi legge ne bedriften vår. Ze względu na złą sytuację ekonomiczną musieliśmy zamknąć nasz zakład. Olegge av, oszczędzić, odłożyć albo pozbyć się. Jeg prøver å legge av litt penger hver måned, men det ikke så lett. Próbuję odłożyć trochę pieniędzy co miesiąc, ale nie jest to łatwe. Hun har noen dårlige vaner, hun vil legge av. Ona ma kilka złych nawyków, których próbuje się pozbyć. O legge om, zmienić, wymienić. Jeg fikk blodprøveresultater i går, og det viser seg at jeg må legge om kostholdet mitt. Dostałem wczoraj wyniki badań krwi i wychodzi na to, że muszę zmienić moją dietę. O legge på, zwiększyć. Butikeieren var nødt til å legge på prisene på varene. Właściciel sklepu był zmuszony zwiększyć ceny produktów. Å legge på seg, czyli przytyć. Jeg stoppet å trene etter ulykken, og siden da har jeg lagt på meg ganske mye. Przestałam trenować po wypadku i od tamtego czasu całkiem dużo przytyłam. O legge bak seg, zostawić ze sobą, opuścić czy też zakończyć. Han kjørte bilen videre og videre og la den forhatte bilen bak seg. Jechał samochodem coraz dalej i zostawiał ze sobą to znienawidzone miasto. O legge fra seg, czyli odłożyć. I tutaj w sumie synonimicznie moglibyśmy użyć o legge til side czy o legge bort. O legge fra seg to może być też czasownik oznaczający zakończyć. Kan du legge mobilen fra deg når vi snakker? Czy możesz odłożyć telefon, kiedy rozmawiamy? O legge merke til, zauważyć coś, zaobserwować, zwrócić uwagę na coś. Jeg har lagt merke til hans rare oppførsel i det siste. Ostatnio zwróciłam uwagę na jego dziwne zachowanie. Å legge til rette, przystosować, przygotować. Skolen har lagt planen til rette, slik at alle elevene kan delta i ekstra aktiviteter. Szkoła przystosowała plan tak, aby wszyscy uczniowie mogli brać udział w dodatkowych zajęciach. Numer 11. Å legge til grunn, brać coś za podstawę, za punkt wyjścia. I barneoppdragelsen legger vi til grunn og hjelper barn bli selvstendige. Za punkt wyjścia w wychowaniu bierzemy pomoc dzieciom w staniu się samodzielnymi.
lägger vikt på kvast nacisk na. Vi lägger vikt på effektiv kommunikation. Kładziemy nacisk na efektywną komunikację. To już wszystkie wybrane przeze mnie zwroty z Legge na dziś, jednak tych wyrażeń jest na pewno o wiele więcej, także dajcie śmiało znać w komentarzu, jakie wyrażenia jeszcze przyszły Wam do głowy, jakich może używacie na co dzień. W ten sposób powiększymy sobie tę naszą listę. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego materiału i jak zwykle pod koniec przypominam o zapisywaniu się na nasze kursy, a także o subskrybowaniu kanału, tak abyście byli na bieżąco z publikowanymi tutaj materiałami. Także dzięki i do zobaczenia. No to była masakra. Czasownik legge jest jednym z częściej występujących w norweskim czasowników. Jest to też dość trudny czasownik. Cicho, Siri, co to ma być w ogóle? Jeszcze raz. Czasownik legge jest jednym z części... Co to było? Czasownik legge jest jednym z częściej występujących w norweskim czasowników. Idę do domu. Autentycznie. Przerasta to mnie tu dziś. Nie czochraj się, Betka. Jak jeszcze raz będę musiała to powiedzieć. Czasownik legge jest jednym z dość często występujących w norweskim czasowników. Jest to też... O! Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego materiału.